Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, inflacja w Ameryce galopuje, a komuniści się dziwią. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, nie ma jeszcze Wenezueli, nie ma jeszcze Zimbabwe, ale ceny wzrosły o 7% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No, już można zapomnieć o tym, co debile z administracji Bidena mówią, że to jest przejściowa inflacja, że to jest przejściowe wzrosty ceny. Eksperci o kant tyłka, można powiedzieć. Ministerstwo Pracy no, miało raport w piątek, że ceny konsumenckie wzrosły właśnie o 7% w ciągu ostatnich 12%. No najwięcej od 1982 roku. No, inflacja była w 1980 roku, inflacja była 15%, tak, także to jest makabrycznie było. No tak średnio, no to jest 1%, 1.5%. Kiedy Reagan, no to Reagan między innymi doprowadził Amerykę do porządku, no bo wcześniej to były te wszystkie Cartery, te wszystkie inne demokratyczne sytuacje, no olej, ropa, problemy były tego rodzaju, no ale 7%, no to jest to galopująca. Biden, nieprzytomny Biden to powiedział, że ta inflacja największa od 39 lat, no to jest tylko dlatego, że jest ceny energii i samochodów. No energii, no to kretyn powinien wiedzieć, że sam spowodował to wszystko, bo zamknął rurociąg w Ameryce, a otworzył rurociąg w Rosji, tak? Także to już w ogóle trzeba się stukać w głowę, że takie rzeczy można nawet można mówić. No ceny wszystko wzrasta. Szczególnie ceny samochodów używanych wzrosły o 30%. No dlaczego wzrosły? No bo ceny nowych samochodów, nowe samochody nie dość, że były drogie, no to nie są produkowane. No są produkowane, ale tam brakuje tych układów scalonych, bo te wszystkie, cała ta pandemia, zamknięcie całego świata spowodowało to, że te komputery jest, cała elektronika dostała kopa. No i teraz samochody używane były dosyć atrakcyjne, bo cena w porównaniu do nowych to była no proporcjonalnie to dużo ludzi wolało nowe, także te stare się tak za bardzo nie sprzedawały. No a później jak już to się zmieniło, no to te widełki się zbliżyły. Także na przykład 12% meble. Meble 12% poszły, ubrania 6%, mięso jak za PRL-u 18% wzrosło, no i nie widać tego, że będzie malało, no bo jak już ludzie, jak wszystkie firmy zaczęły wciągać pensje, ceny, no to już tak zostaną. Następny numer, który jest robiony, no to jest to, że sprzedają pół pudełka za cenę starego pudełka, cena zostaje, ale minimalizują po prostu, także to jest miniaturyzacja, inflacja. Biały Dom nieprzytomnie zaczął tłumaczyć, że inflacja no, spowolni i że się ustabilizuje i zniży, no ale to już nikt nie wierzy, no bo rezerwa federalna, wszyscy ci urzędnicy tłumaczyli tu już od wiosny, no i nie można już im wierzyć, nie można nikomu w sumie wierzyć. Ceny ogólnie wzrosło 0,8% w samym listopadzie, także można razy 12 sobie to podzielić. Te podstawowe ceny o 0,5% i do tego się nie wlicza się cen jedzenia i cen mieszkań. Także to wszystko jest troszeczkę pomieszane. Te wszystkie, najbardziej to widać w sklepie, tak? No bo jeżeli płaci się czynsz, no to czynsz jest powiedzmy 12-miesięczny.
czy płaci się pożyczkę do banku, no to też jest 30-letnia umowa, także tego rodzaju ceny nie wzrastają. Jak ma się samochód nawet pożyczkę, no to też się płaci według tego, co jest ustalone. No ale to, co się kupuje na bieżąco, czyli benzyna i jedzenie i ubrania, to wzrasta. I to każdy widzi. No mam nadzieję, że wszyscy ci nieprzytomni, naiwni idioci Lenina, co głosowali na Bidena, no to rozumieją, do czego to prowadzi. Demokraci tą inflację sprowadzali już od paru miesięcy do tych cen tych samochodów. No ale ile samochodów mogą ludzie kupić? Także to już nikt normalny w to nie wierzy. To jest jedna z tych bajek. Biden zapewnia wszystkich. Biden zapewnia, że te wszystkie zaopatrzenie też się poprawi, no i że ceny będą spadały. No, wzrost może tej inflacji troszeczkę przyhamuje, no ale inflacja będzie niestety szła, bo wszyscy producenci, wszyscy ci, co sprzedają, no to sobie obiecali. Szczególnie, że są podwyżki w pensjach. Są podwyżki w pensjach, no i to jest ten duży problem, no bo dlatego, że jeżeli są podwyżki pensji, no to co z tego, że więcej się zarabia, jak się jeszcze więcej wydaje. Najgorsze to jest to dla tych Amerykanów, którzy no, zawsze zarabiali najmniej, no ale teraz przez to, że rząd rozdawał te pieniądze, tam tryliony pieniędzy były dane w ramach pandemii dla ludzi, co pracowali, nie pracowali, to było dawane. Także, że teraz efektywnie, no to część ludzi, no to może kupić o 2,7% mniej niż to, co kiedyś mogli kupić, pomimo, że mieli więcej, mniej pieniędzy. No, wszyscy ci komuniści, wszyscy ci Aleksandra Ocasio-Cortez, oni zawsze walczą o tą stawkę minimalną, no ale ta stawka minimalna, no to dla każdego normalnego jest taka, że czym więcej jest płacone, no to wszystko naokoło kosztuje więcej. Tak samo jak teraz jest taka moda w Ameryce, że no w Ameryce no to zawsze się dawało 15% na piwku. No, ludzie, którzy przyjeżdżają z Europy, dziwią się, że w Ameryce daje się napiwek, a nie jest to włączone. Nie jest to włączone w cenę, powiedzmy. No to jest taki szok kulturowy, no ale mnie osobiście to się podoba, bo jeżeli kelner się stara, no to czy kelnerka się stara i biega i przynosi, uśmiecha się, przyniesie wodę, przyniesie jakieś zakąski, czy tam danie szybko zabierze, przyniesie, jeżeli są jakieś problemy, no to można im dać. No i tak przez dziesiątki lat to było 15%. No teraz ciekawe jest to, że te wszystkie maszyny elektroniczne się pojawiają, już się nie dopisuje do karty, bo z reguły no to było tak, że brało się, dawało się kartę, przychodził rachunek, do rachunku się dopisywało, no i później był ten końcowy rachunek. A teraz z tych podręcznych kas fiskalnych, czy no to nie ma nawet do wyboru. W wielu restauracjach już nie ma wyboru, 15% jest 20%, jest 25%, no ale moim zdaniem no to też trochę głupota, no bo to jeżeli kiedyś kotlet kosztował $10 i powiedzmy ktoś płacił $30 za dwa kotlety z czymś, no to płacił 4,50 i jako 15% na piwku, no to zawsze te 15% no to reprezentowało 1/6 rachunku, tak? Także jak sześcioro, jak kelner czy kelnerka obsłużyła 6 stolików, no to sama mogła sobie usiąść i zjeść to samo. No to jest 1 na 6, 6, 6 można powiedzieć, tak?
A teraz już w ramach walki z tą inflacją proporcje się zmieniają, no bo kelner chciałby obsłużyć 5 stolików, żeby zjeść to samo, co przy stoliku. No i właśnie te proporcje. Najważniejsze to są te proporcje, ile się zarabia, ile można za to kupić. No i przy bajdenowskiej, komunistycznej, demokratycznej wydawaniu, no to sytuacja jest taka, że ludzie dostają więcej pieniędzy na godzinę, ale wydają więcej na wszystko, co jest. No niektóre firmy to robią to, że jeżeli są jakieś tam organizacje, no to umawiają się, że pensje będą synchronizowane z inflacją. No dużo rządowych, państwowych instytucji, tych które daje pieniądze, no to jest wszystko podregulowane pod inflację, tak, także jeżeli będą dawali te renty, emerytury, zasiłki, te inne rzeczy i będą podliczali 7% do tego, no to ta spirala już się zaczyna. Spirala się zaczyna tak jak w Zimbabwe, w Wenezueli. No nie wiem, czy za benzynę trzeba będzie zapłacić 980 tysięcy dolarów. Nie wiem, kiedy to będzie. No, mam nadzieję, że nie będzie. No ale nawet te Build Back Better, czyli zbuduj z powrotem dobrze, lepiej, no to są tryliony do wydania. No i te tryliony do wydania, no to właśnie spowodowały. Te przyszłe wydawanie, no to też spowodowało to wszystko, że to jest inflacja. Jest w kongresie budżetowe biuro kongresu, no to oni mówili, że deficyty, no to będzie dosyć mały, bo to będzie 0,7% produktu narodowego, no ale to każdy rozumie, czy każdy, kto tam poczyta, czy policzy, no to jest wiadomo, że to nie jest prawda. Sekretarz skarbu drugi raz już, tak, Janet Yellen, no ona już była za Obamy, także można w sumie powiedzieć, że dzisiejszy kabinet Bidena, no to jest stary kabinet Obamy, tak, także pierwsza kadencja Bidena, no to w zasadzie jest, patrząc na te siły, które pociągają sznureczkami, to jest Obama 3. A kawał to troszeczkę taki był kawał. Ile jajek ma Barack? No i odpowiedź jest taka, że Obama. No chyba dobrze. Nie wiem, czy się pośmiejecie, czy nie, ale było coś takiego. No w każdym razie pierwsza kadencja Bidena, no to jest trzecia kadencja Baracka Muhammada Obamy, no bo trzeba pamiętać, że on ma drugie imię Muhammad. Do tego dochodzą jeszcze te podatkowe rzeczy, te pieniądze, które są na opiekę dla dzieci, no to też są dawane. No to będzie to prawie 2 tryliony dolarów przez 10 lat. Do tego dochodzi jeszcze te wszystkie inne tam tymczasowe rozdawnictwo, no to jest około 5 trylionów. No i powód jest jasny. Powód jest jasny. Demokraci tym rozdawaniem czy obietnicami rozdawania spowodowali to, że wszyscy zaczęli podwyższać pensje. Ludzie nie pracowali, dlatego że było dużo na bezrobociu i byli utrzymywani przez państwo. No normalnie, przepraszam, normalnie
bezrobocie, no to, to pracodawca płaci tam 1,5%. No i jest to ograniczone do 60 czy tam 80% tej pensji, też do jakiejś tam ilości. No ale to jest jednak, no nie jest wesoło. Nie jest wesoło. Żadna inflacja nie jest wesoła. Dużo ludzi ostrzegało to już na wiosnę. No i teraz można powiedzieć, że ci, co ostrzegali, to mieli rację. No, ci wszyscy fachowcy rządowi, czy federalni, czy z administracji, którzy mówili, że to jest tylko przejściowe, no to można powiedzieć, że są debilami. Te plany parę trylionowe tego rozdawnictwa zbuduj z powrotem lepiej Amerykę, no to chyba jeszcze wszystko to pogorszy. No rząd federalny jest za tym całym bałaganem. Rząd komunistyczny jest za tym całym bałaganem. Trzeba pamiętać, że cały Washington DC, czyli DC to znaczy District Columbia, no bo to nie jest stan, to jest wycięte z Virginii, z Maryland, to jest taki na mapie to taki kwadrat wychodzi, no to oni są za tym wszystkim, no ale w promieniu około 200 kilometrów, no to są sami urzędnicy demokratyczni, tam wszyscy głosują na demokratów, no i dzięki nim, dzięki tej centralizacji, dzięki temu komitetowi centralnemu, no bo to Ameryka to się właśnie tak zamienia, Ameryka się zamieniła w jedną partyjny system, no co najmniej stolica, tak, co najmniej stolica i co najmniej te wszystkie tereny naokoło stolicy, no to są bardzo lewackie, bardzo, bardzo socjalistyczne, należą do partii demokratów. Jedynie jeszcze konserwatyści, no co są w innych stanach, a stolica i rząd, no to jest jedna wielka budżetówka. No jeżeli nie zaczną trochę kontrolować z procentami i jeżeli nie zaczną kupować bonds i tego wszystkiego, no to inflacja może zacząć galopować i to nie będzie wesoło. No przepraszam, nie wiem dlaczego tak się jadłem jakieś takie kruche ciasteczka, także to chyba spowodowało. No także powodzenia, zdrowia dla normalnych, zobaczymy czy będzie ta inflacja. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń i zapraszam na codzienne, czasami zdemonetyzowane filmiki. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na konserwatystów, gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, czy w Polsce, czy w Ameryce, czy w Australii, czy gdziekolwiek. I nie dajcie się ogłupić socjalistom. Przekaz dla socjalistów, no widzicie, chyba czujecie, że możecie kupić dużo mniej za te same pieniądze, co kiedyś kupowaliście. No musicie spojrzeć w lustro, podziękować samym sobie. No każdy normalny wiedział, że to nadchodzi. Dziwne jest to, że wy nie widzieliście, no ale teraz już widzicie, także trzeba powrotu do normalnych. Zdrowia dla normalnych.